Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Paweł Oleszczuk, po wygranej na Galii Babilon, no jak smakuje to zwycięstwo na otwarcie na pierwszej zawodowej walce? No bardzo dobrze, długo na to czekałem, dążyłem do tego ciężką pracą, no trzeba było pokazać charakter w tej walce, nie była łatwa, dlatego tym bardziej to zwycięstwo smakuje, no i mam nadzieję, że niedługo kolejne. Chwilę oddechu i w przyszłym roku robimy 2-0. No to tak patrzę, mówisz, że nie była to łatwa walka. Parę śladów na twarzy, ale niespecjalnie jesteś poobijany. No tak się udało, szczerze mówiąc. Poczułem jednak tą różnicę dystansu z Michałem, bo był odrobinę wyższy. Dobrze przycelował, trafił, więc zdecydowałem, że walkę przeniesiemy w inną płaszczyznę. No i wyszło jak wyszło. No, tutaj jednak przygotowanie kondycyjne myślę też miało znaczenie. I też treningi pod okiem Damiana Herczyka, gdzie duży nacisk kładziemy na tą pracę przy siatce i w bliskim kontakcie. Gdzieś taki był plan skończenia tej walki, czy wyszło spontanicznie? Z planami wiadomo jak jest, no plany się snuje, ale w walce wychodzi jak wychodzi, no to się nie da tak zaplanować, że tak skończę walkę czy tak, tylko to wychodzi samo z siebie po prostu. No tak się spodziewałem, że przeciwnik z tego względu, że będzie dużo cięższy, 10 kilo to jest jednak spora różnica, bo będzie możliwe, że miał tego tlenu mniej, więc no tak jak powiedziałem, wyszło jak wyszło. Paweł, twój rywal miał tutaj naprawdę dużo kibiców. Słyszałem, że 500 biletów sprzedał i to było słychać. Jak ty się czułeś, wchodząc jakby do paszczy lwa? Do paszczy lwa? Nie, mnie to szczerze mówiąc podkręciło. Miałem ciarki, jak usłyszałem. Pomyślałem sobie, dobra, przyjechałem tutaj też wam pokazać, że nie jestem z miękkiej gliny ulepiony. I to bez jakiejś tam zaciekłości oczywiście, tylko no, mnie to tylko nakręciło, że tym bardziej chciałem się pokazać i zmotywowało jakby do tych zrywów i do walki. Mówisz, że chcesz iść po to 2-0, ale to dalej kontrakt jest podpisany z organizacją Babilon na więcej walk, czy na razie jeszcze nie rozmawialiście o kolejnych? Nie, na razie nie rozmawialiśmy. Na razie ta walka się odbyła, także czekamy po prostu na jakieś dalsze ruchy. Jeszcze wracając do tematu kibiców, to jak wszyscy kibice Bęka obsiedli cały oktagon, zobaczyłem, że po zwycięstwie twoim dwóch kibiców tam z flagą między nimi stało, więc trzeba przyznać, że też mieli jaja, żeby tam wejść w cały ten tłum. Tak, no spadochroniarze. Tak, no. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wróg jest dookoła i możemy atakować w każdym kierunku, więc tak to wyszło. No. Też ze mną przyjechało paru kolegów z jednostki, też znajomych i to też mi dało dużo sił, dużo motywacji, żeby się pokazać jak najlepiej. A wracając jeszcze do przebiegu walki, sam mówię, że chciałeś sprowadzać walkę do parteru, ale w pewnym momencie rywal jakby przeważał w stójce, ale to on próbował walkę sprowadzić do parteru. To zdziwiony byłeś takim obrotem spraw? Nie, tam nie było czasu na zdziwienie. To były wyuczone reakcje. Znaczy, chciałem. Walka to walka, ona się toczy swoim rytmem, wychodzi jak wychodzi. Szczerze mówiąc, myślałem, że w stójce będzie łatwiej, że łatwiej mi będzie Michała sięgnąć, bo będę szybszy, bardziej dynamiczny, ale wcale nie było go tak łatwo jednak sięgnąć. Też myślę, że no, zrobiło to, że to był mój zawodowy debiut, jednak no, lekko przypięło, bo nie będę ukrywał, bardzo mi zależało, żeby się dobrze pokazać i wiadomo jak to jest. A później po prostu walka się potoczyła swoim torem. Mnóstwo godzin na macie, na treningach i pewne rzeczy no same się dzieją. Dopytam tylko, w jakiej jednostce służysz? W 18. Bielskim Batalionie Powietrzno-Desantowym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich kolegów z jednostki. To spytam, znamy parę takich przypadków. Jak się udaje to łączyć wszystko? Czy gdzieś tam jest wyrozumiałość ze strony szefostwa? Powiem tak, no droga nie była łatwa, bo trzeba było
jakby zacząć i z normalnego takiego życia żołnierza, tam nie będę też wchodził w szczegóły, no ale wiadomo, czasem są jakieś wyjazdy, też czasowo ta praca jest wymagająca, często fizycznie, trzeba było to łączyć, startować amatorsko, pokazywać inicjatywę, pokazywać chęci. Ja też staram się wśród kolegów jakby promować sporty walki, też zalety, które można wykorzystać z trenowania w naszej służbie, czyli właśnie tą odporność na stres, sprawność fizyczną i tak dalej. To się wszystko przekłada. W tym roku udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Wojska Polskiego w MMA i to dało moim dowódcom taki sygnał, że dali mi więcej możliwości, więcej czasu na trenowanie i no nie ukrywam, że bez tej pomocy no nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego, co do tej pory się udało. No to życzymy powodzenia w takim razie, wytrwałości i czekamy na następny start. Dziękuję bardzo, będę ciężko trenował, teraz chwilę odpoczynku i mam nadzieję, że niedługo się znowu zobaczymy. Jeszcze jeżeli można, chciałbym pozdrowić, podziękować moim sponsorom, firmie Panax Pharma, auto to Rafał Słoński za wsparcie i pomoc, bo wiadomo, no wszystko też często zależy od finansów, bo... No, nie ukrywam, że dużo się w to wkłada, a tutaj pomoc była bardzo duża. Dziękuję bardzo. Dzięki.